Dobrze widzowie, przejdźmy sobie do podsumowania W50, czyli prawdopodobnie najmocniejszego serwera, jaki kiedykolwiek wyszedł w gierce po 3 latach. Dokładnie tak, dzisiaj jak to nagrywam na streamie zresztą możecie napisać pozdro YouTube. Mamy 9 lipca 2024, no i daje nam to równe 3 lata tego serwera. Wystartował 9 lipca 2021, jak sami widzicie. No i co mogę powiedzieć? Tak jak wspomniałem, serwer jeden z mocniejszych, jak nie najmocniejszy, jaki kiedykolwiek wyszedł. Bardzo dużo mocnych graczy, pomimo że serwer ma 3 lata już w tym momencie, dzisiaj, no to w dalszym ciągu są osoby, jest to bardzo dużo graczy, osób, które grają praktycznie od samego początku tego serwera, nie zatrzymują się. No i już tutaj kilku graczy zbliża się do poziomu 500, to tam nic po 3 latach, ale do 600. Mamy tutaj Team Hota, który ma 576 level, no i mamy Jurika, który ma najwyższy level na tym serwerze i jest to 578. Tak więc mówię, W50, jeden z mocniejszych serwerów, jakie wyszły kiedykolwiek, no i my tutaj mamy swojego Magusia. Nasz Maguś, który prezentuje się w tym momencie w sposób następujący. Mianowicie tak, no jeżeli chodzi tutaj o klaserek, to oczywiście 100%, ale was pewnie interesują cechy. No i mamy prawie 203 tysiące inteligencji i mamy 131 tysięcy HP. Jeżeli chodzi o podstawy, no to jest to 80 tysięcy inteligencji i prawie 39 tysięcy HP w podstawie. Tutaj jeszcze wam zapodam taką ciekawostkę, mianowicie jako jeden z pierwszych graczy wbiłem 200 tysięcy głównej statystyki, no na serwerze, na W50 po prostu, i było to 18 czerwca, razem z Incrementare, czyli z drugim Magusiem, obaj wbiliśmy 200 tysięcy właśnie tej inteligencji. Więc no mówię, jako jeden z pierwszych, także tutaj też na czacie, na W50, na Discordzie, na tawernie discordowej, takie osiągnięcie udało nam się zdobyć. Może zanim przejdę do tego, jak moja postać wygląda, jak to wszystko się prezentuje, to pokażę wam statystyki, które dzisiaj ktoś zrobił, jeden właśnie z graczy, którzy starają się, żeby no to wszystko było udokumentowywane i tak dalej, zrobił takie fajne statystyki, no i już wam je tutaj pokazuję. Proszę bardzo, tak one się prezentują, jest to top 100 graczy. Top 100 graczy tego serwera, no i tutaj jest to sortowane po tak zwanym power. A co to jest to power? To jest po prostu pomnożona główna statystyka razy HP razy level do potęgi drugiej. I to nam daje właśnie ten tak zwany power. No i tutaj mamy, my jesteśmy na 8 pozycji. W ogóle po 2 latach byłem chyba na 7 albo na 6, więc delikatnie spadłem, ale mniej więcej się utrzymujemy na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o moc naszej postaci. No ale właśnie, tutaj mamy ten power. No i generalnie, no mamy wszystko napisane. Kto gra w jakiej gildii, jaką gra klasą, który ma level, ile ma bazówek łącznie. Czyli tutaj no na przykład 125 tysięcy prawie ma Natsu, my mamy 118,5 tysiąca. Ile mamy łącznie ogólnych statystyk, czyli tak jak mówię, 200 tysięcy inteligencji i tamto HP. No i jak jest ulepszone nasze Q, czyli mamy tutaj 20, to są po prostu, że itemki są ulepszone razy 20 u Kowala. Tutaj jest średnia liczba gemów z tego co wiem. No to też tutaj Jurik ma na przykład prawie 2000, on już ma pewnie kopalnię setną, no i zresztą ma bardzo wysoki level, więc też te gemy są bardzo, ale to bardzo mocne. No, my mamy 1916 na przykład średnią gemów. Tutaj mamy jakieś tam obrażenia w broni. Tu mamy właśnie to power, co już mówiłem, jak to się robi i jak to się wylicza. No i mamy w twierdzy, którą ma kopalnię. A, zresztą jest napisane, bez kitu. Jurik ma kopalnię setną. Tu widzę, że jeszcze Dorzer ma setną, Pikachu ma setną. Tutaj widzimy Dreamscape'a, Sombeya. No my też mamy setną. No i po prawej TR to jest skarbiec. To jest skarbiec, na którym poziomie kto ile ma. No i co, nie będziemy się jakoś tutaj bardzo skupiać. To jest pierwsza 24 tego serwera, bo tak mi się akurat zmieściło. Natomiast mogę tutaj powoli przewinąć, a wy sobie możecie zawsze zatrzymać na YouTubie filmik i po prostu przeanalizować, jak to wygląda. Tu w ogóle Warki jestem ciekaw, bo Warki był swego czasu bardzo, bardzo mocny, chociaż on ma kopalnię niską, ale też tych bazówek ma 117 tysięcy, gdzie my mamy 118,5, a te bazówki on miał lepsze od nas, więc jego akurat przegoniliśmy. No, ale mówię, tu możemy sobie tak poskipować, poprzewijać, poskrolować i posprawdzać, jak kto się prezentuje. Jeżeli jakiś konkretny gracz was interesuje, to mówię, możecie zatrzymać, sprawdzić. Ja też się nie będę jakoś bardzo nad tym rozwodził. W każdym razie, no według tego rankingu stworzonego przez Team Hota swoją drogą, o którym powiedziałem na początku, jesteśmy
pierwszej dziesiątce tego serwera, co jest oczywiście dla nas bardzo fajne. Tutaj, no tu jest w ogóle dużo magów, bo w tej pierwszej dziesiątce mamy raz, dwa, trzy, czterech magów, mamy trzech wojowników. No zresztą sami widzicie, jak to się prezentuje. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o taką ogólną informację o serwerze. Teraz tak, jak wygląda moja postać? No to ale to oczywiście aura maksymalna. Nagrywałem na ten temat odcinek, jak ta maksymalna aura nam wleciała. Pupilki, bo to was pewnie interesuje. Pupilki zbliżają się wielkimi krokami do końca, do zamknięcia wszystkich środowisk. Pewnie jak to się stanie, to też nagram odcinek, natomiast zobaczcie. Światło już mamy zamknięte, w świetle już nam się jedzonka odkładają na robienie potek na 632 levelu i ciągnięcie z tych potek statystyk, bo każda potka będzie kosztować wtedy 10 milionów. Na 632, jak będziemy tutaj uwiedźmy w wyciskarce te potki robić, więc nie warto ich robić wcześniej, tylko sobie odkładać owocki. Natomiast no, w mroku brakuje nam 25 jedzonek, tutaj w ziemi nam brakuje 42, w ogniu 39 i w wodzie 35. Więc no, chociaż nie, o nie, jejku, wodę to my mamy bardzo słabą, sorki, 135, w wodzie 135. No to jeszcze troszkę minie, żeby tą wodę zamknąć, ale pozostałe żywioły, jak widzicie, close do tego, żeby mieć już to z głowy. Dobrze, co dalej? Tutaj nic ciekawego. Tu odnośnie jeszcze mojej postaci, no to mamy oczywiście maksymalne runki wszystkie, mamy itemki ulepszone razy 20, mamy wszystkie czary oprócz tych na buty, bo i tak skipuję awkę za klepsydry, więc nie ma sensu czarować tych butów. No i tyle, i tak naprawdę tyle, boczki po około 1600-1700, potki mamy na no niecały rok powiedzmy, a nie śmiertelkę, no to sami widzicie, bardzo długo. No, a jeżeli chodzi o itemki, to wszystko razy 20, gemiki średnio 1900, legendarne. I tyle. Tyle jeżeli chodzi o moją postać. Dobrze, lecimy dalej. Gobliński minstrel, nic ciekawego. Gildyjka. Gildyjka w tym momencie, może wejdziemy sobie przez salę chwały, żeby było ładniej. To jest gildia top 2. No i tutaj crit happens, dominacja tego serwera. 3000 więcej tak naprawdę czci. My top 2. No i mamy przewagę nad gildią top 3, 10 tysięcy czci. Więc jest to bardzo, bardzo dużo. No a potem no to już jest Halls, które ma 17 tysięcy. Rising Star, które ma 16,5. No tak to wygląda. Średni level gildyjny 5,4,9. My mamy 5,4,6. A rycerze mają 5,3,5. Czyli, tak jak wspomniałem, ładnie się to układa średnim levelem. I również w rankingu tak to właśnie wygląda. Co więcej odnośnie gildii mogę powiedzieć? Hydrę mamy, ojejku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. 19-głowa hydra. Jezu, kiedyś to było napisane od razu, a teraz niestety trzeba liczyć, no ale jest jak jest. Więc to jest 19-głowa hydra. No i wszystko. I tak naprawdę wszystko. Uwierzmy, nic ciekawego się nie dzieje. Teraz oczywiście, mając już taki level, mając maksymalną aurę, mając itemki ulepszone razy 20, nie interesuje mnie za bardzo nic innego oprócz golda. Więc jak sobie gram tutaj w kostki, to gram tylko i wyłącznie pod golda, ewentualnie pod klepsydry. Kryształy już mi się bardzo nie przydadzą. Niby by można pachołką ulepszać te itemy, ale no, szczerze mówiąc, mija się to z celem moim zdaniem. Więc no, wszystkie itemki też nawet najtańsze zostawiam, sprzedaję do wiedźmy, żeby to jako tako wyglądało. No i żeby te podstawy sobie farmić. Oczywiście wiadomo, podkreślam, bo to powinienem powiedzieć na początku. Zdarzyło mi się tutaj nie zrobić awki, zdarzyło mi się przeoczyć jakiś dzień, zdarzyło mi się nie odebrać kalendarza. Klasycznie jak na każdej postaci, bo jak jestem na jakimś wyjeździe, no to zazwyczaj jak nie ogarniam Shakesa, to po prostu nie ogarniam. Zdarzają mi się takie dni, mało bo mało, ale się zdarza. Dlatego, że no nie jest tak, że na przykład maga ogarnę, a innej postaci nie ogarnę. Jak nie ogarniam, to nie ogarniam tych postaci. Więc no tutaj na pewno ten level mógłby być wyższy, delikatnie, bo delikatnie, ale mógłby być. I jakieś tam statystyki lepsze mogłyby również być. Ale no fajny, okrągły level 560, równo po 3 latach, więc to akurat na plus. Dobra, lecimy dalej, co my tu jeszcze mamy? Kowala, u Kowala mam, zobaczcie, mam prawie 10 tysięcy metalu i prawie 3 miliony kryształu. Więc mimo, że już się nie napinam o ten kryształ, to on i tak się odkłada. Wiadomo, są elevatory, jakieś inne eventy. Generalnie wychodzi to całkiem, całkiem spoko. Dobra, tyle. Zarządca dawno skończony, twierdza. W twierdzy sobie zbudowałem te dwa budynki na poziom 20. 10 tysięcy metalu, 10 milionów, przepraszam, 10 milionów. Jest dzisiaj giga gorąco. Ja także sorry, ale też jestem nie do końca przytomny. Teraz sobie buduję fortyfikację na poziom 20. No i te poboczne budynki też na poziom 20 będę powolutku stawiał, żeby już całą twierdzę mieć po prostu zmaksowaną.
No a podziemia to już od dawna zmaksowane, też na ten temat nagrywałem odcinek. Kopalnia 100, maksymalna ilość dusz. Nie ma już w ogóle co w tych podziemiach robić, oprócz odbierania przygodomatu i kopalni złota. Nie ma co robić ataków tak naprawdę tutaj w podziemiu na duszę, bo mi się to za bardzo nie przydaje. No i co? Sala chwały. Sala chwały oczywiście nie jest jakoś bardzo, powiedzmy, no jakby to nazwać, nie odzwierciedla prawdziwej mocy wszystkich graczy. Więc no tamten arkusz był o wiele lepszy, o wiele fajniej to pokazywał. No ale sala chwały, czyli pierwsza 30, wygląda w taki sposób, jak na załączonym obrazku. Gildyjki widzieliście, twierdze niezbyt istotne. W pupilach jesteśmy w top 10, ale to też jest ranking oparty na RNG. No i podziemia też niezbyt istotne. I tyle, powiem wam szczerze, że naprawdę trzeba tutaj zmieniać playstyle, mając tyle postaci. Jak już jesteś w tym mocnym late game'ie, to właśnie mówię, fokusujesz się głównie na goldzie, ewentualnie na klepsydrach, jak w tych grach w kości. Już nie musisz rozmontowywać itemów tak naprawdę, nie musisz ich wrzucać do kibla, bo masz maksymalną aurę. Więc no wszystko leci do wiedźmy. Także no w zależności na jakim levelu jesteśmy, co już mamy na danej postaci zrobione, a czego nie, no to playstyle się troszeczkę różni, nie? Lożki wam jeszcze oczywiście pokażę, bo lochów wam nie pokazywałem. Wszystko pozamykane. W strefie mroku mamy tak, w karczmie mrocznych sobowtórów 8 na 10, to jest ten Abba WW. I tutaj w górze Olimp mamy 7 na 10. No i oczywiście grota potworów jeszcze nie otwarta, zostanie otwarta na poziomie 600. I z tego co wiem, to pomimo ostatnio legendarnego lożku i pomimo tego, że no jakieś tam itemki powymienialiśmy i tak dalej, to ja na tym W50 nadal procenty mam śmieszne. Już wam pokazuję dokładnie. Na tą górę Olimp mamy 0,06, a na Abawuwu mam not possible. Tutaj tak się prezentują moje procenty na lochy, więc nic nie będę klikał na tym odcinku, no bo mija się to z celem, nie? Mija się to generalnie z celem, żeby klikać locha na 0,06%. Co prawda tutaj są odbrażenia od ognia i odporność na ogień. My w brońce mamy zimno, a jak tu u naszych pachołków? Tu mamy błyskawice, tu mamy błyskawice. No Kunegunda ma ogień, to ewentualnie jakbyśmy Kunegundzie zamienili, to może troszeczkę by te procenty wzrosły, ale raczej szału by nie było. I wszystko z mojej strony, wszystko wam pokazałem, wszystko wam powiedziałem. Tak wygląda ten serwerek po 3 latach. To jest pierwsza postać, na której gram tak długo, long term, niemalże nieprzerwanie. Pierwszy serwer, pierwsza postać. I oczywiście planuję tutaj wbić 600 level. Idzie to już bardzo powoli, bo tego expa się wbija jak na lekarstwo. Staty idą fajnie do góry, no ale level idzie bardzo topornie. Ale no właśnie plan jest taki, żeby tutaj wbić 600 level, może nawet 700, zobaczymy. No to jest moja główna postać. Obok nekromanty na EU8 to jest moja główna postać, więc chcę ją tutaj jak najlepiej dopieszczać, jak tylko potrafię. Sami wiecie, o co chodzi. I tyle. I tak naprawdę tyle z mojej strony. Dawajcie znać w komentarzu, jak, co myślicie o W50 w ogóle, czy tutaj gracie, jeżeli tak, to jaki macie level. No bo swego czasu był to serwer, który naprawdę zamotał, że tak powiem. Postawił troszeczkę Shakesa do góry nogami, bo mówię, masa mocnych graczy tutaj wystartowała. No i po prostu to widać, to po tych 3 latach mimo wszystko widać. Tyle z mojej strony, zostawcie oczywiście kciuka w górę, subujcie z dzwonem, kupujcie grzybki z kodem Neutral, dziękuję wam pięknie za wsparcie. Trzymajcie się, do następnego odcinka i nara!